Może czuję się pewniej. Teraz koks, ale ładnie tam objechał i to będzie... Czujnie. Dostre. Flaktol. Piękna piłka. No i nawet Drenik nie był w stanie wyskoczyć do tej piłki wystarczająco szybko. Tam jeszcze Gruszka wcześniej próbował, no, ale był mocno spóźniony. I mamy 4-0. Niebezpiecznie przez środek bramki. Squishy. No i tutaj jest już Ole, który będzie strzelał na bramkę. Właśnie tak się dzieje. 3-1. Szybka odpowiedź ze strony Hot Drivers. Wraca się, dokładnie tak. Wybicie Alexa, jeszcze Magisk. Co on tu zrobi? Będzie bump! Jest gol! 3-1! Mamy pierwszego gola w tym meczu dla drużyny Voodoo People. Sprawił. Będzie tu teraz on atakował z prawej strony boiska, podjeżdża do kornera, będzie starał się podbić, podbił, a oj, świetne podanie i świetna bramka drodze, ale naprawdę, Flaktor, świetną sytuację. Doskonale tutaj sobie wyrobił te podanie Flaktor, bardzo dobrze zagrywa na dół, Joseph, no nie udało mu się zbić tej piłki. Teraz Flaktor lewą stroną, MW już nadjeżdża, dobre 50, bardzo wysoko, bardzo mocno, teraz wraca na... połowę pomarańczowych i Joseph, piłka w ogóle tutaj nieruszona. Demo, świetnie! I dalej 2-0. Dobrze zaatakowany Flaktor. Mać Bedyn. Podbija piłkę, jednak świetnie Michael blokuje. 10 sekund do końca. Pinch! Poprzeczka, słupek! Aj! Bedyn jeszcze dobija. Nie dał rady. Michael to dał radę wybronić. Środek, ale świetna interwencja Michaela i piłka dalej w grze. Michael teraz 1-1 z Merdarkiem. Czy Michael da radę? Przebija! I trafia bramkę. No i mamy tutaj już rozwiązanie tej całej batalii, właściwie pierwszej batalii z trzech. Zawodnicy tutaj drużyny pomarańczowej, to jest strzał, lecz leci ta piłka tuż nad poprzeczką. No i Merdarek będzie miał szansę, podaje tutaj do Bedyna, Bedyn oddaje strzał, ale to jest chyba obok, jednak słupek, drugi słupek i Alex wybija tę piłkę. No coś niesamowitego, zawodnicy spoconych Maciusiu naprawdę mogą pluć sobie w brodę. Tutaj backflipem zastopował piłkę, żeby Bedyn nie był w stanie jej uderzyć. Michael do lewej strony i czy to jest tyle? Piłka na linii bramkowej, czy to wybroni? Nie, Alex dobija i druga bramka prowadzenia. Już widziałem tą samą sytuację, tylko tym razem po stronie chytrej baby. To chytre baby tutaj troszeczkę mają więcej szczęścia od zawodników spoconych Maciusić. Ale na szczęście się udało. Zobaczmy, Alex podbija, ale piłka wędruje w stronę bramki jeszcze teraz. Dodatkowo dołożył swoje koła do Sre i mamy 2-0. Już przewaga rośnie dla drużyny TD. Aleksowi nie udało się. Cały czas tutaj zawodnicy utrzymują dystans. Nawet jeżeli piłka bezpańska leży, to nikt się nie kwapi do tego, żeby szybciutko podlecieć. Tym bardziej, że no zawodnicy TD teraz tracą bramkę. Michael, potężna bomba w kierunku bramkarza, lecz to się tak odbija, że mamy 2-0. Tak, tak, no tutaj wygrany pierwszy 50, ale Joseph jest gdzieś tam z tyłu. Oj! Tutaj niebezpiecznie. Oj, 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 tutaj ogromne zamieszanie. Dwóch zawodników stanęło po dwóch stronach piłki, nie wiedzieli, co mają zrobić. Może czuję się pewniej. Teraz Cox, ale ładnie tam objechał i to będzie gol! MW! O, w ostatniej chwili MW wyciąga tą piłkę z linii bramkowej. Już tam widziałem, jak ta piłka powoli zamienia się w czerń. Joseph! Piękny Joseph! Jaki piękny comeback! Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. A to dopiero pierwszy mecz półfinał. Pierwszy mecz z BO3. Tak naprawdę z strony trzech zawodników. Teraz dobry pin ze strony sieciowego Milionego Coxa i sieciowy Milion z dobrą szansą, jednak dostał chyba bump od razu od Josepha. Dobre zachowanie tego zemny piłka w stronę bramki. Joseph świetnie wybronił. Jednakże to wygrywa drugie starcie również i jest dla niego, zobaczmy, sieciowy do środka albo do bramki. Od razu sieciowy lobuje dwóch zawodników drużyny przeciwnej, no i mamy 2-0. No tutaj sieciowy Milion z bardzo zaskakującym uderzeniem zaskoczył całą obronę chytrych bab. Robi, tutaj jeszcze Alex próbował dośrodkować, ale bardziej wybił tę piłkę. No i zobaczmy, Michael kontra sieciowy, sieciowy, no! Turtle goal! Przepięknie sieciowy to zrobił, 4-0.
fenomenalna bramka. Ten fake tak naprawdę tego uderzenia, ale wyszło fenomenalnie w gameplanie, bo ewidentnie ten nie działa na tym polu tutaj. Day Dynasty po prostu wygrywa, chociaż dobry drop, świetne uderzenie. Cóż za bramki widzimy w tym momencie. To jest zdecydowanie bramki na miarę finału nam się tutaj pokazały w ostatnich sekundach. Bardzo dobrze, Alex teraz wykorzystał swoją sytuację, odbijając się od backboardu, piłkę skierował prosto do bramki. Spokojniejsze są te ataki, nie są tak bezmyślne, szukają jakichś słabych punktów w obronie oponenta i teraz Alex na miliona, Alex podbija na plecy, jednak backflip, piłka od słupka. Cóż za obronę ze strony miliona, naprawdę. Dla drużyny Hitrych Bab to 50 było dość martwe i teraz Cox. Nie dał rady, ale Michael, tam jakieś zamieszanie jest, polubarkowy minek słupek od Alexa, niestety.